Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa. Margit Kasabucka z tej strony. Dzisiaj kontynuujemy temat, jak brać leki. Podzieliliśmy go na dwie części, bo on jednak jest dosyć obszerny, a jeszcze parę rzeczy wartych przypomnienia zostało. Poprzednio rozmawialiśmy głównie o takich ogólnych zasad, jak brać leki. Wypowiadał się dr Michał Sutkowski. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o dwóch takich rzeczach, które wydaje mi się, że też są istotne, to znaczy o tym, kiedy jest najlepszy czas na przyjmowanie jakiegoś leku, bo niektóre leki lepiej brać rano, inne lepiej brać wieczorem. To już zaraz tutaj powiem, co wyszukałam na ten temat. Natomiast w drugiej części chciałam chwilę porozmawiać na temat tego, jak łykać duże tabletki. To jest problem, okazuje się, wcale nie taki mały. U mnie w domu też taki problem był i przy okazji powiem, jak myśmy sobie z tym poradzili. Pamiętajmy o tym, że przyjmowanie leków na czas, zgodnie z zaleceniami, jest naprawdę niezbędne. Znaczy, generalnie chodzi o to, że musimy po prostu zapewnić sobie skuteczną ilość leku przez cały czas, kiedy on ma działać w organizmie. No i to jest oczywiste, że jeśli tego nie robimy, to może spowodować, że po prostu ten lek nie działa, albo rozwiniemy na niego odporność, bo za mało go wzięliśmy, albo w nieodpowiednim czasie duże jakieś dawki, albo skończyliśmy brać za wcześnie, no albo po prostu wydłużymy czas potrzebny na to, żebyśmy poczuli się lepiej. Jeśli chodzi o branie leków na czas, no to są oczywiście takie grupy, w których to ma bardzo duże znaczenie. No oczywiście jest to antykoncepcja hormonalna i tabletki stosowane w antykoncepcji hormonalnej po prostu mają dosyć wąskie okienko, kiedy można ich nie wziąć, w sensie przesunąć o godzinę, dwie, maksymalnie zazwyczaj to są 3 godziny. Więc to jest taki przykład na to, że naprawdę to stężenie leku, jakie jest w naszym organizmie, jest istotne. Podobnie jest przy antybiotykach. To jest trochę problem, jeżeli na przykład mamy antybiotyk, który lekarz nam zaleci, żeby brać co 8 godzin i na przykład wypada nam jakaś dawka bardzo późno wieczorem, zwłaszcza w przypadku dzieci to jest problem, albo jakoś nad ranem. Ale naprawdę nie machajmy na to ręką, nie przesuwajmy tego o te 2-3 godziny, że to jakoś to będzie, bo to jest kluczowe i tutaj jest właśnie dosyć istotna ta oporność na lek. Znaczy po prostu, jeżeli nie będą te bakterie poddawane stałej presji związku, który bierzemy, no to one po prostu zamiast zginąć, to tylko będą takie, mówiąc tak ogólnie, lekko przytrute, ale jakaś część ich może przetrwać. Przy antybiotykach też bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, żeby naprawdę brać lek do końca, ponieważ często tak jest, że czujemy się lepiej po 3 dniach i dochodzimy do wniosku, że no może jeszcze ten 4. dzień pobierzemy ten antybiotyk tak no po prostu dla świętego spokoju, a potem już nie. To jest naprawdę droga donikąd, bo w ten sposób prowadzimy do tego, że te bakterie są niedobite do końca, no i niestety zwiększamy ryzyko narastania antybiotykooporności, a to jest bardzo duży problem już w tej chwili globalny. Jeżeli będziemy tak robić regularnie, no to po prostu któregoś dnia się może okazać, że nie ma antybiotyków, które działają na bakterie i wrócimy do ery przedantybiotykowej, a to nie było naprawdę nic fajnego. Dobrze, tyle na temat tej istoty brania leków w wyznaczonej porze. Natomiast mówiłam o tym, że czy rano, czy wieczorem. Więc oczywiście najlepszy czas na przyjęcie leku zależy od substancji czynnej, jej wpływu na nas i skutków ubocznych, jakie ewentualnie może powodować. Ale w ciągu doby no, nasz organizm pracuje na różnych obrotach, tak? Zmienia się nasza temperatura ciała, ciśnienie krwi i to też bierze się pod uwagę. I na przykład leki statynowe, które są stosowane na wysoki poziom cholesterolu, są głównie uważane właśnie za najskuteczniejsze, kiedy przyjmowane są przed snem, a nie rano. Wynika to stąd, że produkcja cholesterolu przez naszą wątrobę, tego takiego wewnętrznego cholesterolu, osiąga szczyt już po północy i jest znacznie niższa rano i wczesnym popołudniem. Dlatego statyny lepiej przyjmować właśnie wieczorem, kiedy ta produkcja cholesterolu jest największa. W przypadku nowszych leków nie ma to aż takiego dużego znaczenia, bo istnieją statyny o dłuższym okresie półtrwania i nie ma to takiego problemu, ale no, zasada jest taka, że generalnie większość lekarzy zaleca przyjmowanie je wieczorem, chociaż oczywiście to wszystko zależy od tego, co nam powie lekarz. Jeżeli on powie, że nie wiem, powinniśmy brać rano i jest to istotne, no to stosujemy się do tego, co on nam powiedział.
Wieczorem też pamiętajmy, że bierzemy te leki, które mogą powodować senność lub łagodne nudności. No, często to są takie leki, które są właśnie jakieś uspokajające, wyciszające. Część leków, które są stosowane w leczeniu zaburzeń depresyjnych, też psychiatrzy zalecają, żeby brać wieczorem, jeśli na przykład, no nie wiem, mamy jakieś takie skutki uboczne, po których nie czujemy się najlepiej. One zazwyczaj nie są jakieś nasilone, no ale możemy w ciągu dnia być jacyś tacy rozdrażnieni, poddenerwowani, albo właśnie nie czuć się trochę najlepiej, mieć zawroty głowy, to zawsze wtedy lepiej taki lek wziąć wieczorem, ale to też do konsultacji, bo tu są osoby, które lepiej reagują na leki, które są brane rano, inne wolą wieczorem. Ale powiedzmy, że ogólna zasada jest taka, że te, które właśnie nas tak wyłączają trochę, tak, z życia, to lepiej brać na wieczór. Niektóre badania sugerują, że przyjmowanie leków na nadciśnienie też jest lepsze przed pójściem spać, a nie rano. I że taka praktyka może zapobiec większej liczbie ataków serca i udarów, co jak rozumiem wynika z tego, że często zawały serca pojawiają się wczesnym rankiem. Ale tu też warto spytać oczywiście o to lekarza, natomiast jeśli no nie ma jakiś, ani on specjalnie nie ma jakichś preferencji, no to można spróbować właśnie przestawić się na to wieczorne branie. No ale z kolei na przykład hormony tarczycy zażywamy tylko i wyłącznie rano. I o tym trzeba bardzo pamiętać, najczęściej zażywamy je również na czczo i tutaj nie możemy sobie po prostu przestawić, bo jeżeli zjemy coś i weźmiemy taką tabletkę albo właśnie wieczorem to zrobimy, no to po prostu te hormony nie będą działały tak jak trzeba. Czasem lekarze zalecają tak zwane dawkowanie podzielone, czyli przyjmowanie połowy dawki rano i połowy dawki wieczorem. Natomiast pamiętajmy tu o jednej bardzo ważnej rzeczy, że nie wszystkie leki można podzielić. No lekarz zazwyczaj oczywiście, jeśli nam zaleca, żeby podzielić tą dawkę, którą mamy, no to zakłada, że ten lek do podziału jest. Albo jest to kwestia tego, że nie wiem, są dwa razy mamy brać po dwie tabletki, tak? No to wtedy wiadomo, że rano i wieczorem. Natomiast czasami jest tak, że jest jedna tabletka, którą po prostu lepiej podzielić, bo wtedy bardziej w czasie się rozłoży działanie tego lekarstwa. Natomiast no oczywiście, jeżeli byśmy chcieli na własną rękę coś takiego zrobić, no to lepiej tego nie robić, tylko chociażby zapytać farmaceuty. Pamiętajmy o tym, że farmaceuci naprawdę dużo wiedzą, bo oczywiście to jest problem, że my często nie możemy się skontaktować z tym lekarzem, tak? Coś nam zapisał, coś nam powiedział, nie do końca nam powiedział, bo nie miał czasu, albo myśmy byli zdenerwowani, nie usłyszeliśmy, albo już nie pamiętamy. I czasami takie rzeczy właśnie dotyczące dawkowania jakichś leków, czy brania z czymś lub nie brania, po pierwsze są w ulotce, ale jeżeli tam nie ma tego, czego szukamy, to naprawdę warto po prostu zapytać w aptece, bo farmaceuci wiedzą bardzo dużo, i warto korzystać z tej ich wiedzy, a nie tylko po prostu podawać im receptę. Ja już nieraz skorzystałam z takiej porady farmaceuty i uważam, że warto ich wykorzystywać również w ten sposób. Tym bardziej, że no, ta ich wiedza, no szkoda, że po prostu polegała, znaczy marnowała się tylko na wydawanie recepty. Oni mają naprawdę ciężkie studia. Teraz jeśli chodzi o branie leków na czczo czy nie na czczo, bo tutaj takie pytanie się pojawiło ostatnio, jak rozmawiałam ze swoją koleżanką, powiedziała mi, że ona musi brać lek na czczo, to znaczy jak? Więc uważa się, że lek na czczo przyjmowany to jest lek, który przyjmujemy rano na pusty żołądek. No to jest oczywiste. Natomiast co to oznacza jak czasowo, czyli zakłada się, że to jest 30 minut przed posiłkiem. Czyli to też nie jest tak, bo nam się często wydaje, że jak mam wziąć tabletkę przed jedzeniem albo po jedzeniu, to znaczy, że ja biorę tą tabletkę, popijam ją, czekam tam te 5-10 minut, no i już mogę jeść. No to zupełnie nie tak wygląda, jeśli chodzi o to, co zalecają lekarze, ponieważ lek przed posiłkiem, który mamy brać, to jest lek, który stosuje się 2 godziny przed zjedzeniem posiłku. No powiedzmy, że ta godzina to już jest absolutne minimum, ale zazwyczaj zakłada się te 2 godziny. I podobnie sprawa wygląda w zażywaniu leku po posiłku, czyli też to powinno być około 2 godzin po posiłku. No powiem szczerze, że ja też nie sądziłam, że to jest aż taka odległość czasowa, bo dla mnie też po posiłku czy przed posiłkiem, no to było tam 0,5 godziny, tak? Godzina, no powiedzmy, ale te 2 godziny mnie trochę zaskoczyły, no ale tak jest i takie są no, te idealne powiedzmy wytyczne. Kolejna sprawa, która jest istotna przy braniu leków i z którą myśmy się też borykali w domu, zwłaszcza przy dzieciach to jest problem, jak połknąć tabletkę.
Oczywiście no w tej chwili jest bardzo dużo różnych form leków. Dla dzieci zwłaszcza są czy syropy, czy jakieś saszetki rozpuszczane, różne leki, też tabletki takie, które się rozpuszczają już w jamie ustnej. No ale czasami jest taka tabletka i trzeba ją połknąć. No okazuje się, że nie tylko jest to problem dzieci, ponieważ naukowcy oszacowali, że co 10 pacjent ma poważny problem z przełykaniem tabletek, co prowadzi oczywiście do tego, że albo ich nie bierze, albo przyjmuje leki w sposób nieregularny. W skrajnych przypadkach taki strach przed połykaniem tabletek może być przyczyną jakichś poważniejszych problemów zdrowotnych. I co zrobić w takiej sytuacji? No oczywiście nauka znalazła na to jakiś sposób, i specjaliści opracowali taką specjalną metodę, która ma ułatwiać połykanie tabletek. Powiem szczerze, że ja jeszcze z niej nie korzystałam, bo do tej pory stosowałam inną metodę, która na mnie działała, o której też zaraz powiem. No ale zobaczmy, co też ci specjaliści tutaj nam polecają. Więc polecają tak, żeby do plastikowej butelki, no takiej butelki po jakimś napoju, nie za wielkiej, no nie wiem, 0,5 pewnie byłaby najlepsza. Wlewamy odrobinę wody, ale to tak naprawdę nie za dużo, to jest tam łyżka stołowa. No chodzi o to, żeby to nie było za dużo, żeśmy się nie zachłysnęli. I kładziemy na języku tabletkę lub kapsułkę, czyli to, co tam mamy połknąć. Butelkę obejmujemy szczelnie ustami, jej otwór oczywiście, czyli no taką rybkę robimy, czyli usta nie do środka, tylko usta na zewnątrz. I przechylamy głowę delikatnie do tyłu, ale nie jakimś gwałtownym ruchem, tylko powoli. I jednocześnie powinniśmy wyssać wodę z tej butelki tak, żeby ścianki tej butelki zaczęły po prostu się aż tak zgniatać. No czyli wciągamy tak, aż wytworzy się ciśnienie. I podobna technika ta pozwala łatwo połknąć tabletkę, bo takie wysysanie wody powoduje, że po prostu uruchamiają się mięśnie, które są odpowiedzialne za przesuwanie treści naszych zawartości, naszej jamy ustnej do przełyku. I podobno jest to naprawdę skuteczne. No nie wiem, można spróbować. Oczywiście po zażyciu takiego leku w ten sposób, no to warto jeszcze go popić większą ilością wody. Ja robię trochę inaczej, ponieważ ja też miałam problem z połykaniem większych tabletek. Zwłaszcza jeśli to są takie kapsułki żelowe. Nie wiem dlaczego, bo one teoretycznie powinny łatwo przelatywać przez przełyk, no ale u mnie jakoś, nie wiem, zawsze mi stawały w gardle, a nie jest to przyjemne odczucie. I jeden z lekarzy mi polecił, żebym po prostu, biorąc taką tabletkę i popijając ją, wysunęła głowę do przodu. No nie mogę tego niestety Państwu pokazać, ale generalnie polega to na tym, że jeżeli tak powiedzmy siedzimy sobie prosto i głowa normalnie jest prosto, to w momencie przełykania tej tabletki, oczywiście już razem z wodą, czyli tam do buzi trzeba wziąć też trochę wody do tej tabletki, ja po prostu wysuwam głowę do przodu, tak jakbym chciała komuś zajrzeć w jakieś, nie wiem co, notatki, albo gdzieś zapuścić żurawie, jak to się mówi, ale nie robimy tego także do góry, tylko właśnie do przodu wysuwamy głowę, tak jakby z brodą jednocześnie do przodu i w tym momencie połykamy tabletkę. Co to powoduje? Znaczy u mnie to działa idealnie, naprawdę super, w ogóle problem zniknął. Po prostu otwiera się bardziej przełyk, co pozwala nam na połknięcie tej tabletki. I właśnie tutaj trzeba pamiętać o tym, że to, w jakiej pozycji się znajdujemy, też ma znaczenie. Ja w poprzednim odcinku mówiłam o tym, czy leżąc na lewym, czy na prawym boku, czy stojąc, czy siedząc, jak tabletka się najszybciej rozpuszcza. Więc możemy się oczywiście na tym boku położyć, który jest wskazany do tego, żeby tabletka się rozpuściła jak najszybciej, ale zanim się na nim położymy, to powinniśmy tabletkę połknąć w pozycji stojącej albo siedzącej. Leków nigdy nie połykamy na leżąco. Nie podajemy ich oczywiście też na leżąco dzieciom. Żadnych syropów też nie podajemy na leżąco, bo to się tylko wydaje, że to taki płyn, ale po prostu jest duże ryzyko zachłyśnięcia. Dlatego takich rzeczy nie robimy. I tutaj jeszcze chwilkę na temat tego rozszerzania się przełyku, ponieważ właśnie wiele osób podczas połykania tabletki takim bardzo gwałtownym ruchem odchyla głowę do tyłu, bo im się wydaje, że tak będzie lepiej. No nie wiem, ta tabletka jakoś tak wpadnie tam do tego gardła samoczynnie i po prostu nie będzie problemu. Ale właśnie taka pozycja powoduje, że przełyk się zwęża, co utrudnia przełykanie.
Dlatego właśnie ta głowa powinna znajdować się w takiej pozycji naturalnej, bo wówczas przełyk jest najmocniej rozszerzony, a to wysunięcie jej do przodu w moim przypadku akurat, ale też pewnie w przypadku innych osób, z kolei lekarz mi to zalecił, też powoduje jakby no, takie ułożenie tego przełyku, że ta tabletka po prostu tam nie utyka i nie powoduje dyskomfortu. Patrzmy też, jak tabletka wygląda, ponieważ często te duże tabletki albo kapsułki, zwłaszcza kapsułki, są podłużne. No one są podłużne nie bez przyczyny. Jest tak robione specjalnie właśnie po to, żeby ułatwić nam połykanie takiej tabletki. Więc kładziemy ją oczywiście wzdłuż języka wzdłuż. I też jest ważne przy braniu leków, żebyśmy nie popijali ich ciepłą wodą lub herbatą. No to w ogóle najlepiej wodą oczywiście, o czym mówił doktor Sutkowski. Ale to też powinna być woda, która jest po prostu w temperaturze pokojowej. No zimna to też może nie jest najlepszy pomysł, taka zupełnie lodowata z lodówki. Natomiast nie ciepła, bo co się dzieje? No jeśli ona jest ciepła, to tabletka ma żelową otoczkę, to po prostu zaczyna się nam rozpuszczać. I to są właśnie powody tego, że często ona się gdzieś tam przyklei. Przyklei nam się w buzi, no to jeszcze jakoś ją odkleimy, wyplujemy, połkniemy jeszcze raz. Ale jeżeli się przyklei gdzieś głębiej, no to jest to po prostu nieprzyjemne. Oczywiście ona się za chwilę odklei, ale często też jest tak, że to moje dzieci mi narzekały, że mamo, ta tabletka mi tam utknęła i ona na pewno utknęła, ona już tam jest. No nie, ona się rozpuszcza. To jest tylko uczucie, które zostaje, bo jeżeli podrażnimy sobie gdzieś tam przełyk, no to później odczuwamy, jakbyśmy cały czas coś tam mieli, a tego czegoś już nie ma. Więc to też nie jest tak, że niektórzy się boją, że ta tabletka została im w gardle i ona już tam przez 5 godzin jest i Boże, nie rozpuściła się, nie połknęliśmy jej. No to jest naprawdę mało prawdopodobne. Ona po prostu się rozpuściła już dawno, tylko my jeszcze cały czas to odczuwamy. Nie dzielimy też tabletek dojelitowych, bo to jest dosyć popularna nazwa. Często widzimy właśnie na opakowaniu leku, że ma napisane, że jest to działanie dojelitowe. I też takich leków, które mają w nazwie takie skróty pisane dużą literą SRXRMR. No chyba, że producent jakoś zaleca to inaczej. O co chodzi z tymi skrótami? Więc te leki to są najczęściej leki, które są o tak zwanym długotrwałym działaniu. Czyli one mają po prostu stopniowo przez całą dobę uwalniać jakąś tam dawkę leku, co pozwala oczywiście, no po pierwsze na to, że bierzemy tylko jedną tabletkę raz dziennie, a nie 5, nie wiem ile razy dziennie. A na dokładkę jeszcze to stężenie właśnie jest utrzymywane na odpowiednim poziomie przez długi czas. I takie leki właśnie działają przez kilka godzin, mają właśnie spowolnić uwalnianie tej substancji. Natomiast one mają specjalną technologię, która została zastosowana do ich produkcji. SR to jest właśnie skrót od Sustained Release, MR to jest od Modified Release i CR od Controlled Release. I jeszcze mamy ER, też często jest stosowane, to jest od Extended Release. Jak widzimy, wszystko dotyczy tego, że jest to właśnie przedłużone działanie, kontrolowane działanie, modyfikowane działanie, wydłużone działanie, więc jeżeli cokolwiek robimy z taką tabletką, kombinujemy przy niej, no to po prostu zaburzamy ten cały proces powolnego uwalniania, więc tego absolutnie nie robimy. Czym w zasadzie są też te tabletki dojelitowe, bo może tu jeszcze na chwilę wrócę. Więc to są takie tabletki, których otoczki nie rozpuszczają się w kwaśnym środowisku żołądka i to pozwala, że docierają bezpiecznie do jelit i dopiero tam się rozpadają. No to są tabletki, które są tworzone specjalnie po to, żeby ochronić śluzówkę żołądka. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś problemy albo, no nie wiem, no po prostu nie chce tego nawet narażać się na takie podrażnienie, to właśnie te tabletki dojelitowe są po to. Czasami w niektórych przypadkach taką twardą kapsułkę można otworzyć i jej zawartość w czym się rozpuścić. To dotyczy na przykład preparatów probiotycznych, które są podawane dzieciom, bo no, zapewne większość rodziców spotkała się właśnie z takim stwierdzeniem, że można taką kapsułkę otworzyć i rozpuścić jej zawartość w jakimś tam płynie najczęściej, no najlepiej oczywiście, żeby to była woda, ale to są naprawdę wyjątki. Poza tym nic nie otwieramy, nie odsypujemy na zasadzie, że jak mam, nie wiem, za mało, to sobie podzielę, będę miał trochę mniej w środku substancji, ale tabletek więcej, no to absolutnie to w ogóle nie wchodzi w grę.
Jeszcze jedna taka uwaga na koniec dla wegetarian, ponieważ te kapsułki mogą być powlekane różnymi otoczkami i często jest tak, że kapsułki twarde, ale też miękkie wykorzystuje się do ich produkcji żelatynę. Nie jest to oczywiście regułą i coraz częściej stosowane są jakieś specjalne polimery, inne substancje, które nie zawierają tej żelatyny, ale jeszcze takie tabletki są. Jeżeli ktoś ma z tym jakiś problem, no to powinien przeczytać przede wszystkim informację o składzie takiej kapsułki, bo ona powinna się znaleźć w ulotce leku. Niestety producenci suplementów diety takie informacje nie muszą zamieszczać, ale mogą, więc zawsze warto przeczytać. Także biorąc tabletki, pamiętajmy, że najważniejsze jest to, żebyśmy brali je o określonej porze, żebyśmy nie pomijali dawek, ale też nie zwiększali tych dawek, jeżeli jakąś dawkę powinniśmy, bo tego też robić nie wolno. Popijamy je wodą. Wszystko będzie dobrze i mam nadzieję, że szybko zdrowie powróci. Prawda czy mit? Czy ten tłuszcz, który zbieramy w sobie, zawsze nam szkodzi? No to jest taki temat, który postanowiłam teraz poruszyć, ponieważ niewykluczone, że ta tkanka tłuszczowa będzie musiała nas tej zimy jakoś dodatkowo ogrzać. Ona ma złą reputację, ale tak naprawdę tłuszcz zapewnia nam zapas kluczowej energii. Daje nam izolację, chroni narządy wewnętrzne, pomaga utrzymać komórki razem, więc to też nie jest tak, że każdy tłuszcz jest zły. Ale co jest ciekawe, mamy naprawdę wiele różnych rodzajów tłuszczu w organizmie. I oczywiście ten zły tłuszcz, to jest ten tłuszcz biały, tak, który powstaje, jeżeli mamy nadmierną ilość jedzenia, a za małą ilość ruchu. I te białe komórki tłuszczowe, one wchłaniają tłuszcz z jedzenia i przechowują go na zapas, gdybyśmy potrzebowali dodatkowego zastrzyku energii. No niestety, jak dobrze wiemy, komórki te mogą rosnąć i rosnąć, aż do sytuacji, w której jest ich za dużo i ważymy bardzo, bardzo dużo i to może zagrażać naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Najgroźniejszy jest biały tłuszcz trzewny, który gromadzi się wokół narządów wewnętrznych i pamiętajmy o tym, że mogą go mieć w nadmiarze nawet osoby nie mające nadwagi. To, że ktoś generalnie wygląda na osobę dosyć szczupłą, nie znaczy, że nie ma po prostu otłuszczonych narządów wewnętrznych, czyli ma za dużo tkanki tłuszczowej, a za mało masy mięśniowej. Ale mamy też tkankę tłuszczową żółtą. I to jest nic innego jak komórki tłuszczu białego, tylko że one są zabarwione karotenem. Mamy też bardzo cenny tłuszcz brązowy. Jego komórki współdziałają z tymi komórkami białymi po to, żeby spalać energię w chłodne dni i wytwarzać ciepło. Jest to tak zwany proces termogenezy bez drżenia i osoby szczupłe mają więcej brązowego tłuszczu niż osoby, które są pulchne. Naukowcy uważają, że jeżeli uda nam się kiedyś znaleźć sposób na stymulację tych brązowych komórek tłuszczowych, no to może to być naprawdę dobry sposób na schudnięcie. No na razie generalnie zalecają, żeby nie przebywać w przegrzanych pomieszczeniach, czyli mówiąc krótko, troszkę zmarznąć możemy. Byle nie za bardzo, ale taki chłód sprzyja naszemu ciału. Nie lubimy wcale się przegrzewać. Ostatnio odkryto też jeszcze jeden typ komórek tłuszczowych. Są to komórki różowe. I te komórki różowe są to komórki nabłonka pęcherzyków sutkowych i ich rolą jest wytwarzanie i wydzielanie mleka. Więc naprawdę tego tłuszczu mamy sporo. On jest w różnych kolorach, co naukowcy właśnie tak postanowili go opisać. I jeżeli miałabym podsumować, to wystawianie się na zimno powoduje wzrost brązowego tłuszczu, no bo chodzi o to zaspokojenie zwiększonej potrzeby na ciepło. Z kolei, gdy jemy w nadmiarze i jesteśmy nieaktywni fizycznie, no to przybywa nam tłuszczu białego, który się rozszerza, żeby zmagazynować ten nadmiar składników odżywczych i wcale nie tak łatwo się potem ściąga, tylko niestety taki rozszerzony już zostaje. No i mamy ten różowy tłuszcz, który rozwija się podczas ciąży. Dziękuję Państwu. To wszystko w dzisiejszym podcaście Zdrowa Rozmowa. Zapraszam na kolejny odcinek. Margit Kosobucka.